Cześć, witam wszystkich. Przepióra z tej strony. Tutaj sobie oczywiście kontynuujemy nasz cykl. Akurat Battlefield ostatnio skończyliśmy. Chciałbym wam też zaproponować coś ze Steama, z darmowych gier, które się tam znajdują do ściągnięcia oczywiście. I taką grą na początek jest Warface. Gram od niedawna tą grę. No i przykuła moją uwagę. Oczywiście też oprócz szalaniny będą nagrywane inne typy gier. Natomiast na początek, co mamy tu do wyboru? Kooperacja. Mamy parę misji podzielone na łatwe, trudne, zablokowane, które odblokowują się poprzez przejście po prostu tych misji. No i te misje prawie codziennie się zmieniają na inne, prawda? Tu mamy standardowy tryb multiplayer. Oczywiście gra wymaga połączenia z internetem. No i dość dużo osób w to gra. Tu są mapy do wyboru, wiadomo. Można się ze znajomym bądź z przeciwnikiem umówić do gry. Tu mamy sklep, no i niestety gra posiada kupony tak zwane, które zdobywamy podczas wykonywania misji danych, trybu kooperacji, trybu multiplayer, bądź kupujemy oczywiście za gotówkę. No i mamy podział tutaj na szturmowca, medyka, technika i snajpera oczywiście. Ja standardowo gram szturmowcem. Ekwipunek w zupełności wystarcza. Coś takiego. Jeśli chodzi o medyka, medyka blokowujemy na wyższym poziomie po prostu. No i zaczniemy jakiś tryb kooperacji. Jeszcze sprawdzę, co tutaj jest, jeśli chodzi o dźwięk. No i zobaczymy w trybie kooperacji. Zaczniemy sobie tą misję może i będziemy tak standardowo przechodzić wyżej. Może akurat się uda w jednym odcinku bądź w dwóch wszystko załatwić. Dobra, zaczynamy. Myślę, że od razu nam... No właśnie. Że ja nie chcę grać medykiem, tylko chcę grać szturmowcem, właśnie. No i też trzeba polować, wiadomo, na grę, w której jest ktoś. Już tak jak widzicie, no, jeśli chodzi o tą misję, to znajduję mnie samego. Dobra, spróbujemy wykonać to na przykład. No i jak widzicie, jest tutaj więcej osób. Dwa razy klikamy na daną osobę, dodajemy do listy znajomych, bo warto mieć tych znajomych trochę więcej. O, dodał do listy znajomych. Taki chce karabin. Dobra, no i ekran wczytywania. Tutaj czekamy oczywiście, aż poszczególni towarzysze w tej misji po prostu się załadują. W ogóle coś takiego chciałbym stworzyć jak może podział gier Steam, bo też nie będę cały czas grał w te gry, ale bo tych gier jest sporo, tam bodajże 21 w wersji polskiej, natomiast ponad 100 jest wersji z obcym językiem. No i teraz kwestia po prostu, kto jaki ma internet, tak mu się ładuje. Jeśli chodzi o samą sekwencję i strzelania, poruszania się czy tam przeciwników, no to zobaczycie wszystko za chwilę.
Zaczynamy za każdym razem w takim śmigłowcu. Mówię tu oczywiście o trybie kooperacji. Tu się wczytuje wszystko, więc takie zacięcia dlatego. Dobra. No i to powinno przejść zaraz, jak się ładuje cała mapka. No i tutaj nasi koledzy są. No i przeciwnicy oczywiście, to są boty o różnym poziomie trudności. No i że jesteśmy szturmowcem. Ta gra czasami się przycina. Zależy to wszystko od pingów. No i teraz tak, mamy brak amunicji, że jesteśmy szturmowcem, to nosimy przy sobie zasobnik, no i uzupełniamy też kolegę. Masz to, trzymaj. No dobra. No i mamy tutaj oczywiście na każdym etapie gry tak zwanych bossów. Osoby po prostu obdarzone większą siłą, po prostu ognia. I naprawdę w tej grze liczy się współpraca. Zresztą zobaczycie pewnie, jak wyskoczą tutaj na nas. Z tego budynku załóżmy, o. No nie miałem takiego szczęścia, ale w lewym górnym rogu oczywiście mapa. Jedyny minus tej gry. O, tarczownicy. Tarczownicy oczywiście też groźni. Potrafią przewrócić. No i trzeba liczyć na pomoc kolegi z drużyny. Sobie tu dołem pójdziemy. Dlaczego warto mieć każdą postać w grze? Gdy zginiemy, no wejrzysz to, bo chcecie dodać ten zasobnik. Dobra, nie, to nie. No to dobra, nie żebym prosił. Dobra, aha, bo tu są tak zwane checkpointy, punkt kontrolny właśnie. No i takim szczerem mogą, że pół drużyny nam rozwalić. Co jest ważne? Ważne, żeby w drużynie był medyk. Z tego względu, że gdy zginiemy, a nie ma medyka, to czekamy do kolejnego punktu kontrolnego po prostu. Także nie wiem, czy jest sens. Tutaj mamy oczywiście punkty zdrowia. O, tu już się nasrało. Już wyczyścimy. No i każda z misji dzieli się na tak zwane dwa podetapy przeważnie. Tutaj możemy się wspierać oczywiście razem. No i za to są dodatkowe punkty, prawda? dobra, tu muszę na górę wyjść. Dobra. No i tutaj mamy.
No i ważne też, żeby koledzy do tego śmigłowca weszli, bo tak to możemy z pół godziny nawet tutaj stracić, prawda? Bierzesz to wsparcie, proszę. Elegancko. No i czekamy po prostu, śmigłowiec nas... Udaje się nam teren kolejnej misji. Tak jak wspomniałem, dwie misje są w jednym takim wyzwaniu. Standardowo jak dolatujemy. Możemy poćwiczyć strzelanie. O, proszę, już tu widzimy przeciwników. I tu chyba będziemy mieć do czynienia z... Właśnie. Co to? On jest tu, dobra. No i tu staramy się przeżyć po prostu. Unieszkodliwić ten helikopter. Różnymi sposobami. O, właśnie. No i można różne punkty, wiadomo, dostać. Za które jest przyznawana premia. Tu musimy się kitrać. No. Zresztą samolot naprawdę wkurwia czasami. Postaram się naprawdę tych gier jest dużo nagrać. Te gry, które po prostu ściągłem bądź zakupiłem. O, tu jesteście. Ze Steama. Dla mnie po Origin, przed Origin, sorry. Kiedyś był Origin. Ale odkąd mam Steama, to... Sorry, że tak reklamuję platformy, ale... No warto jest. Tu mamy tak, tu trzeba uważać, bo są snajperzy. No i gdzie to jest, kurwa? Tu oczywiście po naciśnięciu C, akurat ja mam tak przypisany klawisz, możemy sobie dodatkowo modernizować. Nie w kupie, panowie. Dodatkowo możemy sobie modernizować. Modernizować naszą broń. Natomiast ja mam mało... O właśnie, o tym medyku mówiłem właśnie. Medyk drużyny jest bardzo ważny. Ja mu daję amunicję, on mnie leczy po prostu. Jak jest grana ekipa, to jest bardzo dobrze. No i... Co jest? Idę stąd, bo... Akurat taki fart miałem, że się pod obstrzał dostałem. Dobra. No i te misje tutaj oczywiście, no dłużej niż tam 15 minut max nie trwają. Jak cały czas wspominam, to są... boty. Taka tryb kooperacji, czyli współpracy z drużyną. Zastrzeli ktoś go, czy nie? Gdzie on w ogóle jest? O, z przodu, dobra. No i szukamy, szukamy. O, bardzo dobrze.
Gra. Aby wrócić do bazy, idźcie do helikoptera. Dobra, tylko teraz oczywiście... Brod, odrzut broni, sorry. Prawie znikamy. No widzicie sami. Natomiast tak, po wykonaniu danej misji... To oczywiście samolot... Nam ląduje, żeby nas wziąć. No i tu oczywiście każdy. Dobra. Co to było? No i wykonana misja. No i zobaczycie podsumowanie, jak wygląda. Podsumowanie oczywiście mniej więcej cała drużyna, cały ubiór, całe wyposażenie i miejscami mniej więcej ustawione wszystko. No i podsumowanie na dole. Wynik łączny. No. Nowa ranga. No i standardowo zaraz będzie powrót do ekranu wyjściowego. Tylko oczywiście to wczytywanie, prawda? Z początku, a w każdej grze, prawda? Zdobywanie poziomu doświadczenia banalne, proste, natomiast w późniejszych etapach zależy, ile kto na grę chce poświęcić czasu. Natomiast... O tak, jak mówię, no trochę trzeba posiedzieć na tym. Tu mamy oczywiście, ile zarobiliśmy. Za gotówkę też można broń kupować. Ile zabiliśmy, ile strzałów w głowę było. Sorry, to jest tu. Tu jest bodajże przez deton... zgonów chyba ile było. Tu jest celność, no jak widzimy 16% tylko. Dajemy dalej. Tutaj dodatkowe punkty chwały, tak zwane. Za czas i liczbę zabitych nam dodają się i one do wspólnego rozrachunku później wchodzą, tak widzicie tutaj na dole. My opuścimy ten pokój. Jak widzicie, misja jest wykonana, misja wykonana. Spróbujemy sobie zagrać na w tą misję. Zobaczmy, czy będzie na tyle ludzi. No i bardzo dobrze. Dołączamy, czyli już gra trwa. Strasznie nie lubię w trakcie gry dołączać, no ale... No ale, cóż poradzę. Chciałam tylko pokazać, prawda? Każdy ma swoją tam technikę. Spróbujemy nagrać oczywiście... tryb kooperacji cały. No i trochę multiplayera, prawda? No i to wczytywanie, prawda? No, no właśnie, wskoczyło i teraz mnie wylosowało, że... To jest loteria, tylko po prostu, no... Im szybciej łączę, tym szybciej się ładuje. Dobra, jesteśmy już. No i oczywiście zacięcie na początku. Już się ładuje wszystko. O. Aha. Fajnie, że... O, dobra. No, pierwszy etap z dwóch się zakończył właśnie. Oni wykonali tą misję. No i teraz mamy kolejny, czyli tak jakby finalny. Finalny etap. Wszyscy gotowi. Wrót na eksperymentalnego mecha bojowego.
celowego. Trzeba go rozwalić wyrzutniami rakiet. Ożem się wdupił teraz. Fajnie, że próbujemy, ale coś nam to nie wychodzi. Dobra, jest. Dobra. Warto zwracać na siebie jego uwagę, gdyż koledzy wtedy z zespołu go mogą łatwo ostrzelać. Spróbujemy się tu przemieścić. Zdrowie i pancerz odnowione. Drużyna ożywiona. Dobra. Aby zniszczyć mecha, celuj w kokpit. Celujcie w głowę. Zniszcz cierdzeń zasilający. Już prawie. Jest mocno uszkodzony. To trzeba ładować do niego, bo odsiadło. Innego wyboru nie widzę. No i szybko po bazuki. Jest, dobra. Nara. Dobra robota, żołnierze. Mech zniszczony. Zaraz nadleci helikopter. No tak jak mówię, w trakcie gry dołączyliśmy. Także też szału nie mam. Dobra, i te punkty, które zdobyliśmy. Natomiast to będą dwie misje. Myślę w tym odcinku, czyli potem byśmy kończyli. No i może dzisiaj wrzucę jeszcze jakąś misję z multiplayeru. Bo tam to jest ostro. Czy nie wiadomo jakim graczem nie jestem, prawda, w multiplayerze, ale no w Battlefieldzie trójce jedynie. Może. Różnie niektórzy... Dobra, granatka rzuciłem. Elegancko. I... No i tak jak mówię, podsumowanie. Dobra, co by tutaj rzecz jeszcze? No postaram się dzisiaj jeszcze jeden odcinek z tej gry bądź innej wypuścić. To wszystko będzie zawarte w...